Cześć, tu Karolina. Witam Was w postanowieniach noworocznych na rok 2020. I jest to dla mnie wyjątkowy moment, wiadomo, kończy się rok i taki sentymentalny film, to raz. Natomiast druga kwestia jest taka, że ostatni raz, kiedy nagrałam dla Was taki siadany film w domu, tym dużym aparatem, to było, słuchajcie, w październiku, na koniec października. Więc to byli prawdopodobnie ulubieńcy października, tak. Także witam Was oficjalnie, formalnie po vlogmasach. I nawet ostatnio mówiłam we vlogmasach, że to jest zupełnie inna energia, kiedy się siada do takiego oficjalnego filmu. Dobra, słuchajcie, mam ostatnio tendencję do rozgadywania się, więc tym razem postaram się od razu przejść do rzeczy. Dzisiaj mam dla Was moje postanowienia noworoczne. Robię je, nie wiem, chyba piąty raz z rzędu i nie mogę uwierzyć, ile lat już tutaj jestem. I dzisiaj tylko powiem Wam o tych postanowieniach na 2020. Natomiast już w poniedziałek będę miała dla Was wyjątkowy odcinek podcastu, solowy, w którym opowiem Wam o tym, jak podsumowuję rok. I powiem też o tym, jak weryfikuję swoje postanowienia. Odniosę się do tych postanowień, które miałam w zeszłym roku, czy je zrealizowałam i tam po prostu będę sobie gadać. Bo jakbym tutaj zaczęła tak gadać, to byłby podcast. Także w ogóle to, chociaż nie, to nie będzie podcast wideo. Okej, to jeszcze nie mam takiej presji. Dobra, słuchajcie, mam tutaj oczywiście ściągę, bo po co pamiętać swoje własne postanowienia? Mam ich mało, nie będę robiła żadnych kategorii, stwierdziłam, że po prostu konkrety. Zaczynamy. Pierwsze postanowienie moje to jest coś, z czym jest mi nawet wstyd. Dlatego, że to jest postanowienie o tym, żeby medytować codziennie po przebudzeniu. I wiele z Was myśli, że ja pewnie już to robię, bo ja też myślałam, że ja to będę robić, ale w ostatnich miesiącach kompletnie się zapuściłam w tej kwestii i ostatni raz chyba medytowałam wiosną, tak regularnie. Więc bardzo chcę medytować codziennie, nie wiem, 5-10 minut, bez żadnej aplikacji, bez żadnego timera, po prostu medytować rano po pisaniu porannym. Chciałabym, żeby tak wyglądały moje poranki, także trzymajcie za mnie kciuki. Kolejne moje postanowienia to jest zdarta płyta. Zdarta płyta z ostatnich lat. I dajcie znać, czy pamiętacie. I to jest taka, miałam nie kategoryzować, ale to jest taka kategoria właśnie hobby, pasje, umiejętności. I to jest nieprzerywanie to samo. Numer jeden, moi drodzy, to jest gra na pianinie. Grałam na pianinie w gimnazjum i od wielu lat planuję do tego wrócić. Chcę mieć zajęcia indywidualne, nauczyć się od nowa nut. To, jak ja się czułam grając, to jest tak niesamowity przepływ energii, emocji, że bardzo bym chciała do tego wrócić. Numer dwa z tych hobbystycznych rzeczy to oczywiście będzie tenis. Chciałabym co tydzień chodzić na tenisa. Albo z osobą, która jest instruktorem, albo z osobą, która po prostu chce sobie popykać, tak jak ja. Ale zaczęłabym z instruktorem, żeby sobie przypomnieć też pewne techniczne rzeczy. Także tenis to jest moje numer dwa z tego działu hobby. I trzecia rzecz to miał być tradycyjnie język francuski. Ale stwierdziłam, że poszerzę to postanowienie do pielęgnowania moich języków. Bo teraz, kiedy skończyłam studia i umówmy się, no nie obcuję na co dzień z Hiszpanami i Niemcami cały czas. W ogóle, tak w ogóle. To ten język po prostu gdzieś ginie, tak? O angielski się nie martwię, o polski się też w miarę nie martwię. Zobaczymy. I chcę po prostu otaczać się tymi językami bardziej, czy też w internecie, czy oglądać seriale, filmy, czytać książki i skupić się bardziej na języku francuskim, bo to u mnie było tak, że trochę uczyłam z aplikacją Babbel, potem znowu przestawałam, a naprawdę wierzę w to, że ta systematyczność bardzo, bardzo wpływa na mój progres. Także języki to jest moje kolejne postanowienie. Numer 5 wpadł mi do głowy ostatnio, kiedy byłam w Los Angeles i byłam świadkiem takiej sytuacji, że pan sobie sam grał w szachy i podszedł w kawiarni i podszedł do niego jakiś gość i zapytał, czy gra sam. I ten drugi powiedział, że tak, czy chcesz zagrać ze mną i sobie zaczęli grać, obcyfacjać. No genialne. Ja wtedy sobie przypomniałam, że ja od lat, pamiętam, że w gimnazjum pierwszy raz miałam takie pragnienie, żeby nauczyć się grać w szachy, bo nikt u mnie w domu nigdy nie grał w szachy i ja zawsze miałam z tyłu głowy, że chciałabym posiąść tę umiejętność. I stwierdziłam, że czemu by tego nie dopisać do mojej listy, bo naprawdę chciałabym grać w szachy, słyszałam wspaniałe rzeczy o tej grze i wydaje mi się, że mogłoby być to coś, co sprawiałoby mi ogromną frajdę. Także gra w szachy, moi drodzy. I ostatnie postanowienie.
na ten rok. To jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie pojęcie, a mianowicie jest to zwolnić. Wiadomo, posługuje się w trend slow life i tak dalej, ale o co mi chodzi konkretnie? Chodzi mi o to, że ja przez ostatnie lata, odkąd pamiętam moje dorosłe życie, zawsze gnałam i zawsze miałam także rzeczy do zrobienia między wyjazdem a wyjazdem, przeprowadzką a przeprowadzką. Jak jadę w jakieś miejsce, to zaplanuję sobie cały dzień tak, żebym nie była w stanie po prostu wziąć oddechu. Pociąg od razu za 10 minut, tutaj biegnę, tu wychodzę na ostatnią chwilę. Wielokrotnie Wam to mówiłam, że ja choćbym stała 3 godziny wcześniej, to i tak wybiegnę z domu na autobus. Więc stwierdziłam, że jako dorosły człowiek, który już, jak to mówię, początek reszty mojego życia, już będzie dorosłym człowiekiem na zawsze, już nie studentem, nie licealistą itd., itd., ja chcę po prostu przestać się spieszyć. Przestać i od takich bardziej pragmatycznych rzeczy, jak po prostu chciałabym wychodzić wcześniej. To jest okej być 15 minut wcześniej, to jest okej poczekać na kogoś, to jest okej stać na peronie przez pół godziny. Bo to jest lepsze niż biec 3 minuty przed odjazdem pociągu, a to jest całe moje życie. Więc moim ogromnym postanowieniem jest przestać sobie tworzyć takiego sztucznego pośpiechu, bo naprawdę nie ma powodu, żeby to robić. I tutaj już kończę moje postanowienia, to jest krótki film, ale takim moim ostatnim, ogólnym, łączącym też wszystko postanowieniem jest po prostu zadbanie o siebie. Zadbanie o siebie codziennie, stworzenie sobie rutyny, stworzenie różnych powtarzalnych czynności i rytuałów w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, dzięki którym jakość mojego życia będzie się podwyższać, dzięki czemu mój nastrój będzie lepszy, dzięki czemu ja będę sukcesywnie i systematycznie o siebie dbała i robiła te wszystkie rzeczy, o których często mówię, które często polecam, które testuję, których próbuję, które uwielbiam. Tylko że codziennie, bo chcę o siebie dbać każdego dnia. Więc jeszcze to jest film w 2019, to są moje postanowienia, rozwinę te tematy w nowym roku. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, aby pojawiało się więcej filmów odnośnie właśnie takiego self-care, dbania o siebie, żebym robiła konkretne filmy poświęcone na przykład właśnie pisaniu, albo medytacji, albo nie wiem, temu dokładnie, co jem i dlaczego, temu, w jaki sposób się relaksuję, temu, w jaki sposób, nie wiem, stymuluję swój umysł, szachy, albo ćwiczę tenis, albo jestem kreatywna, pianino, czy cokolwiek innego, więc chciałabym zadbać o siebie kompleksowo, stworzyć normalną rutynę, bo jak wiecie, ostatnio w kółko się przeprowadzałam w ostatnich latach, więc było to dosyć chaotyczne. Niedługo fajny film z dużym update'em, moi drodzy. Także dajcie znać, czy tego typu rzeczy Wam by się podobało w tym roku. I kończąc już te postanowienia, czekam oczywiście na Wasze postanowienie. Jeżeli macie ochotę podzielić się ze mną tym, co chcecie robić w nowym roku, chcecie zmienić w nowym roku, dajcie znać. Ja powinnam była to na początku powiedzieć, że ja uwielbiam postanowienia noworoczne. Uważam, że są super i są symboliczne i motywujące, ale pamiętajcie, że statystycznie one się bardzo rzadko realizują. Dlatego polecam Wam podcast z zeszłego roku, podcast z Magdą Hajkiewicz, Magdą Więcej, która miała pierwszy, była moim pierwszym gościem w nowym roku. I tam rozmawiamy o tym, dlaczego właśnie postanowienia nie działają i jak sobie takie postanowienia dawać, żeby rzeczywiście to było realistyczne i do zrealizowania. Już przyspieszyłam tak, że chyba czas kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nowy rok. My się jeszcze zobaczymy, usłyszymy w podcaście, ale nie zobaczymy się przed Sylwestrem, także cudownej zabawy i zacznijcie ten nowy rok z uśmiechem na twarzy i wewnętrznym spokojem. Dziękuję, że byliście ze mną w tym roku, jesteście wspaniali, całuję Was, dziękuję za to, że oglądaliście vlog Was, buziaki, pa!